Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jest to poradnik do pupili i zanim przejdziemy, bardzo serdecznie chciałbym was poprosić o zostawienie subika, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zostawienie kciuka w górę, oczywiście po obejrzeniu, jeśli poradnik wam się spodobał. No i komentarza, co mogę zmienić, co mogę nagrać, może coś ciekawego odnośnie właśnie tego poradnika, więc jeśli coś tam ciekawego zasugerujecie, bądź coś mnie poprawicie, to ja ten wasz komentarz przypnę, jeżeli oczywiście będzie zgodny z prawdą. No i w zasadzie to tyle, przechodzimy do poradnika, bo powiem wam, że chyba nam to troszkę zejdzie, bo jednak to jest dosyć dużo opowiadania po prostu o tych pupilach. I okej, przede wszystkim jak wejść w pupile. Dwa razy klikamy w stajnie, jesteśmy w pupilach, bądź jeden raz i tutaj na te drzwi i także jesteśmy w pupilach. Ja tutaj po lewo mam taką swoją ściągę, więc będę sobie na nią zerkał, bo mam tutaj takie skróty myślowe, o których chcę mówić. Jak zdobyć pupile? Po osiągnięciu 75 poziomu skarżmy dropi wam gniazdo. Dropi ono losowo, jest pewna teoria, że tutaj ja oczywiście do tego wszystkiego przejdę po kolei, ale te pierwsze trzy pupile mają jakieś tam swoje lokalizacje, w których je możemy znaleźć. I jest teoria, że gdy osiągniemy 75 poziom, to gniazdo nam wypadnie z misji, która ma lokalizację jedną z tych właśnie 15 pupili. Bo co ważne, gdy dropnie nam gniazdo, odblokowują nam się trzy pierwsze pupile, aczkolwiek dostępny jest tylko jeden, losowy. O co w tym chodzi? Na przykład tutaj, jak widzicie, diabłoczorta mamy jeszcze niedostępnego, choć jest odblokowany, bo go jeszcze nie złapaliśmy, a ten na jasno, cała reszta jest po prostu już odblokowana. Więc tak jak mówię, odnajdujemy gniazdo, czy jest to ta teoria prawdziwa, czy nie, powiem wam szczerze, że mi nigdy nie działała, ale może coś w tym jest, no nie wiem, nie mam jakby, nie jestem przekonany, o, może tak. Okej, co dalej, po odnalezieniu tego gniazda, polecam, jeżeli zostanie wam jeszcze troszkę karczmy, połapać sobie te pozostałe pupile, które macie już odblokowane. Nie wiem, jakie, bo mówię, losowo to się odblokowuje, może wam się odblokować ten, może ten, może ten, a reszta będzie po prostu do złapania, więc połapcie sobie, bo co dają nam te pupile? Teraz sobie może do tego przejdziemy. Ja tutaj mam na telefonie taką ściągę. Nie wiem, czy jest to tak szczerze dobrze powiedziane, bo wiem, że ludzie zgłaszali, że to nie zawsze działa i tak dalej, ale pupile dają nam statystyki. I teraz tak, 1% statystyki daje nam złapany pupil, czyli każdy jakby z tych 20 pupili daje nam po 1%, każdy, który już jest złapany, nie może być odblokowany, musi być złapany tak jak reszta, bo co ważne, każdy żywioł z tych właśnie tutaj 5 daje nam jakąś statystykę. Mrok to jest HP, więc jest ważne jakby dla każdego. Światło to jest zręczność, więc jest ważna dla zabójcy i zwiadowcy. Ziemia to jest inteligencja, więc jest ważna dla maga. Ogień to jest szczęście, więc jest ważne, no, na początku niby dla każdego, potem już tak niekoniecznie i tak dalej, no ale wiecie jak jest. I woda jest, to jest siła, daje nam, najważniejsza jest dla berserka, paladyna i wojownika. I teraz tak, jeżeli nie wydajecie tony grzybów, nie chcecie być tam top w rankingu pupili i tak dalej, to polecam skupić się głównie na tych swoich, na mroku, na swojej głównej statystyce, no i powiedzmy na tym ogniu. Oczywiście nie olewać całkiem reszty, tylko po prostu, nie wiem, jeśli macie ograniczoną ilość grzybów, to nie wydawać na te pozostałe dwa żywioły jakiejś dużej ilości grzybów, wybrać tam sobie te przejścia, oczywiście o przejściach też powiem na końcu, wybrać sobie przejścia free to play i po prostu skupić się na tych swoich głównych trzech jakby żywiołach. Okej, i teraz tak, już może przejdziemy do tego. 1% statystyki za każdego peta złapanego, czyli na przykład mrok daje nam do 1% do HP każdy pupil i tak dalej, tak jak mówiłem wcześniej. 0,5% za każdego peta, którego dobijemy do setnego poziomu. 0,75% za każdego peta, którego dobijemy do 150 poziomu. I także 1% za każdego peta, którego dobijemy do 200 poziomu. Z tym, że niektórzy mówią, że to działa co 2 pety, niektórzy mówią, że to inaczej działa i tak dalej, to nie jest tak jasno powiedziane. Jak widzicie, jak sobie tutaj wejdziemy na postać i ja sobie na przykład wezmę siłę,
To pupile mi dają prawie 1600 statystyki. HP 1700, szczęście 800, powiedzmy 50. Inteligencja niecałe 900, zręczność niecałe 1000. Także no, te pupile dają po prostu statystyki. Dlatego są one właśnie ważne. Okej, teraz mamy tak, jak łapać te pupile. Jak widzicie, najeżdżając na pupila, możemy sobie... Widzimy, można go znaleźć załóżmy nocą w Dziewiczym Kanionie. I teraz ważne, w Shakesie noc jakby jest włączona, jest aktywna od 18 do 6 rano następnego dnia. A dzień jest od 8 do 18, więc jeśli mamy jakiegoś peta, to mamy, jeżeli jest on do złapania w nocy, to mamy dwie szanse, żeby go złapać. Jedną w nocy i potem jeszcze tego samego dnia wieczorem możemy sobie ją złapać. Natomiast jeżeli mamy w dzień, no to tylko od 8 do 18. Okej, i teraz jak widzicie, mamy tutaj, można znaleźć na przykład nocą w mieście Maerwyn, więc... Po prostu przechodzimy sobie, tak jak już mówiłem, bądź też nie mówiłem, często nie pamiętam. Przechodzimy sobie, ja tutaj przeszedłem na, załóżmy, Berserka, to wszystko jedno, bo tam na woju już nie mam awki. I tutaj, jak widzicie, mamy te podkreślone te lokalizacje. Szukamy sobie Maerwyn, jest tam, załóżmy, noc, czyli naprzed w Shakesie, o, już tutaj widać, poczekajcie, jak sobie przejdziemy, załóżmy, tutaj. O, to tutaj jest już, teraz mamy dzień, ale jest po prostu noc. I... po tym możemy poznać, że możemy złapać właśnie pupila, ale to mówię, najlepiej na czas patrzeć i po prostu sobie idziemy i łapiemy tego pupila. Okej, przechodzimy, oj nie tutaj, nie na paladyna, tylko tutaj. Dzień dobry. I teraz tak, jak widzicie, te pierwsze pety mają takie proste wymagania, bo po prostu jest to dzień lub noc i dana lokalizacja. Potem zaczynają się schodki, bo mamy tutaj, na przykład można znaleźć tylko w poniedziałkową noc, więc tylko raz w tygodniu. Tutaj można znaleźć o godzinie duchów, czyli między 12 w nocy a 1. I tak dalej. Tutaj już zaczynają się pory roku, czyli nieraz można tylko w jedną porę roku w ciągu dnia. Co dalej? Tutaj możemy w Halloween, ostatnio był właśnie Sylwester, to można było Rokitka znaleźć, więc raz do roku, Halloween tak samo raz do roku. I teraz mamy tutaj niektóre pety możliwe do odblokowania dopiero, gdy coś odblokujemy w grze. Na przykład Triceratops, kopalnia klejnotów na 20 poziomie i w niej dopiero wydropi nam jajko, więc no jest to dosyć późna faza gry. Tak samo woda, musimy tutaj, głębiona, żeby złapać, musimy mieć aurę na 20 poziomie, więc też jest to jakby późna faza gry. Także, no niektóre te pety naprawdę późno możemy złapać. Okej, pety jeszcze mają takie dopiski, to pospolity pupil, tutaj od tego się zaczyna to rzadki pupil, a dwa ostatnie to legendarny pupil. Od czego to zależy? Pospolity prawdopodobnie od razu, pierwsza misja jaka nam trafi, która spełnia wymagania jakby tutaj napisane, jest... Po prostu go od razu łapiemy w pierwszej misji. Tutaj rzadki pupil możemy już potrzebować kilku misji, żeby go złapać, mimo że wszystkie spełniają wymagania, a legendarny pupil to możemy nieraz nawet 10 lokalizacji ominąć i nam nie wyleci. Po prostu ten dopisek świadczy o tym, że o szansie na schwytanie danego peta, o szansie na wydropieniu go. Okej, myślę, że jak łapać mamy z głowy... I teraz tak, trener i inne złapane pety. O co z tym chodzi? Do podziemia jeszcze będzie poradnik, natomiast trener ma bardzo duży wpływ na walki pupili. Najlepiej mieć jak największego peta, jeżeli robimy pierwsze jak największego trenera oczywiście. Jeżeli robimy pierwsze przejścia, to ten trener wpływa na walki w środowisku, o których zaraz powiem. I po prostu im większy trener, tym musicie więcej mniej grzybów wydać oczywiście, bo te krytyki tych pupili są większe. I tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo polecam pilnować tego, aby łapać te wszystkie pupile, bo każdy złapany pupil daje dodatkowe statystyki naszemu pupilowi głównemu. Czyli po prostu załóżmy, że mam siorba na 100, chcę przeklikać Lilarysia. No i co, nie mam na przykład złapanego Rybzora, którego można znaleźć w poniedziałkową noc i za dwa dni będzie poniedziałek. To już lepiej sobie poczekać do tego poniedziałku, złapać Rybzora, siorb dostanie dodatkowe statystyki, będzie prościej przeklikać Lilarysia. No i tak jak mówię, ten trener tak przy tych pierwszych przejściach to tak 9-10 poziom już powinien mieć. Okej, co to są środowiska, o których mówiłem wcześniej? To sobie może przejdę na paladyna. I teraz tak, środowisko, jak widzicie tutaj mamy znaki zapytania. Znaki zapytania to oznaczają to, że kolejny pet nie został jeszcze pokonany w danym środowisku. Aby sobie wejść w środowisko, należy zaznaczyć peta, którym chcemy walczyć.
czyli ja tutaj siorba w tym wypadku. Klikam sobie tutaj środowisko i tutaj enterek i sobie, jak widzicie, możemy tak spamować enterem, wiadomo. I sobie po prostu walczymy. Jeżeli pokonalibyśmy tego kulkona, to on nam się tutaj pojawia w tym okienku jako szary i możemy go złapać. Więc do tego służą środowiska. Tak po prostu odblokowujemy te kolejne pety. I teraz tak. No i myślę w sumie, że w tym jakby zagadnieniu to wszystko. Teraz sobie przejdziemy na wojownika znów. Powiem wam, że poradniki wolę nagrać z wojownika, bo mam tutaj, jak widzicie, wszystko w miarę rozwinięte, więc więcej mogę pokazać po prostu. Chociaż jak widzicie, też muszę przechodzić na inne konta. Mniejsza z tym. Co mamy teraz? Walki z innymi i codziennie inny żywioł. O co z tym chodzi? Jak widzicie, tutaj mamy takie okienko do walk z innymi. Mamy tutaj przeciwnika i który ma poziom, to jest jego poziom postaci, nie pupili. Tutaj mamy, jaki jest żywioł obronny i teraz mamy woda i on ma zdobytych 16 pupili. O co w tym chodzi? Jak widzicie, ja tutaj w opisie mam ściągę, możecie ją sobie przepisać. Codziennie jest inny żywioł obronny przeciwników, czyli my atakujemy wszystkimi swoimi żywiołami. I tutaj są właśnie te nasze żywioły, nasze poziomy tutaj na dole. Natomiast wszystkich 5 przeciwników, których dzisiaj mamy, będziemy mieli z wody. I jak widzicie, to jest tak, że jest woda, potem jest mrok i to tak idzie w tej samej kolejności, w którą ja tutaj mam zapisaną. Natomiast jeżeli jakby jest przełom miesiąca, czyli na przykład mamy wodę w ostatni dzień miesiąca, to może się tak trafić, że w pierwszy dzień też będziemy mieli wodę, pierwszy dzień kolejnego miesiąca. Więc to się może jakby zdublać, czasem tak jest. Okej, i o co tutaj chodzi? Żywioł obronny to woda, liczba pupili 16, czyli tyle, ile ma zdobytych pupili w tym środowisku. My tutaj na przykład w mroku mamy, jak widzicie, 19, bo nie mamy tego diabłoczorta. Łączny poziom 291 to jest łączny poziom wszystkich tych pupili, czyli liczą się te setki, liczą się te jedynki i tak dalej. No i wybierz żywioł, którym zaatakujesz. I tutaj wybieramy jeden ze swoich żywiołów, którym chcemy atakować. I teraz tak, jak my tutaj na początku przede wszystkim chcemy to liczyć. Na początku, może znowu przejdę na Paladyna, bo tam jest, można powiedzieć, taki początek. Na początku sobie, ja tutaj też już mam walki porobione, ale to wam tylko pokażę. Jak widzicie, tutaj jest tak, żywioł obronny, woda, liczba pupili 11, łączny poziom 94. Jak sprawdzić, czy go pokonamy? Bardzo prosto. Bierzemy sobie tutaj łączny poziom 94, odejmujemy 10 pupili i nam zostaje, że jego najsilniejszy pupil powinien mieć 84 poziom. W wodzie to nie jest takie hop-siup, bo dużo osób przechodzi z Kroksa na Koniksa, więc nie jest to jakby takie oczywiste, ale generalnie to działa i tak można sobie liczyć, czy wygramy, czy przegramy. Druga sprawa, jeżeli mamy tutaj znaczną przewagę poziomu, no to wiadomo, że wygramy, chociaż zdarzają się przypadki, że gdy na przykład wodą zaatakujemy ziemię, to ten ponik, mając nawet 15 leveli mniej, wygra, bo porobi uniki, wiadomo jak to jest w tej grze, dużo zależy od szczęścia. Jeżeli wam zależy na rankingu i widzicie, że ostatnią walkę danego dnia przegracie na 100%, możecie jej nie robić, chociaż nie polecam w zasadzie tego, bo anusz się uda, anusz zdobędziecie ten jedno pożywienie, bo za każdą wygraną walkę jest pożywienie. Ja to może pokażę, nie na wojowniku, tylko na tym naszym berserku. Wejdziemy sobie tutaj. Tutaj ma 303, uj, to raczej przegramy, ale no możemy spróbować w sumie. O, wygraliśmy jednak, okej. Okay. I jak widzicie, zdobyta część, prawie 120 punkty, pozycje w rankingu 2. I jak widzicie, dostaliśmy jedzonko z wody. Bo tak jak wiecie, bądź też nie wiecie, jeżeli wygramy 5 walk, to dostaniemy 5 jedzonek z danego żywiołu obronnego, czyli dzisiaj wody, jutro to będzie bodajże mrok, dobrze tam patrzyłem? Tak, jutro to będzie mrok, pojutrze światło i tak dalej, więc jeżeli wygrywamy wszystkie 5 walk, to dostajemy 5 jedzonek, no i jest to dobry boost dla naszych po prostu petów, bo możemy je karmić. Okej, jeżeli chodzi o walki, to myślę, że wszystko powiedziałem. I teraz przejścia. Przejścia to co najważniejsze. Przejścia tutaj staram się szybko powiedzieć, bo już to trwa 15 minut. I tak, zacznę sobie od przejść dla ludzi, którzy nie wydają w ogóle grzybów. Potem będą grzybiarze i na sam koniec eko, bo to się tak jakby łączą te dwie grupy osób ze sobą. Okej, więc tak, w mroku. Ja tutaj mam, tak jak mówiłem, tą ściągę, to sobie będę zerkał. W mroku, jeżeli jesteście graczem free to play, zębik do około 65 poziomu karmicie.
Potem przechodzicie na Rybzora lub Kulkona. Ich karmicie do około... Jeżeli jest to Kulkon, to karmicie do około 90. Jeżeli jest to Rybzor, to do około 100. Następnie przechodzicie na Omnibuma. Jego karmicie na 80 poziom. I Omnibumem już zamykacie środowisko. Jesteście jakby w domu. Bo chodzi o to, żeby po prostu jak najmniej jedzonek zmarnować i dojść do końca tego środowiska, żeby jak najszybciej te pety wszystkie odblokować, jak najszybciej połapać te, które możecie i po prostu żeby wam dały te statystyki, żeby już karmić tego ostatniego i tak dalej. Więc no jakby o to w tym chodzi. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mrok. Światło, możecie tutaj tak, dzinkę nakarmić do 100 poziomu, potem ptasia do 100, potem Paladona, myślę, że gdzieś do około 85, i Paladonem już zamykacie sobie środowisko, pokonujecie ostatniego. To jest wojownik? A, to ja nie nakarmiłem, a zrobiłem walki. Nakarmiłem, Boże, co ja patrzę. Przecież ja tego karmię. Okej, więc światło tak samo. Ziemia jest bardzo prosta, ziemię się robi tak samo dla gracza free to play oraz dla grzybiarza. Więc tak, poni koni na 100 poziom. Następnie wykijadło na 100 i zamykacie środowisko. Ogień. Z ogniem jest tutaj więcej problemów, że tak powiem. Ponieważ tak, czompa karmicie na około 30 poziom. Potem przechodzicie w kogieniuta. Jego karmicie na... jeżeli chcecie pokonać Smokiego, to karmicie go gdzieś tak na około 85-90. Natomiast jeżeli chcecie pokonać Pirodliszkę, to karmicie go na... około, mi się wydaje, że no na 100 najlepiej, to wtedy wam będzie najmniej grzybów, naszych grzybów, najmniej prób godzin stracicie, aby ją jakby ubić. Bo musicie pamiętać, że im dalej jest pet, tym ma lepsze statystyki, czyli na przykład chomp 100 i zobaczcie, chomp 100 ma tutaj, bo to jest zwiadowca, ma tutaj 2000 zręczności. Na przykład Smokey ma już na 100 poziomie 13 tysięcy zręczności, bo to też jest zwiadowca. Każdy pupil to jest, są te trzy podstawowe jakby klasy, czyli mag, wojownik i zwiadowca. Tutaj sobie będziecie widzieli, na przykład no, Płomiełas ma najwięcej siły, więc jest wojownikiem. Zresztą tutaj nawet macie tę profesję, o widzicie, więc jakby to łatwo się domyślić. No i okej, tym kogieniutem, tak jak mówię, 85-90 poziom na Smokiego, na Pirodliszkę 100 poziom i Pirodliszkę dobijacie na 100 i już zamykacie nią po prostu środowisko, pokonujecie Rozpira. Pamiętajcie, aby dobrze sobie rozplanować, bo nie wszystkie pety można sobie tak o hopsiup złapać, o tym już mówiłem na początku, bo na przykład taka Pirodliszka jest możliwa do znalezienia dopiero w Skarby Lasu. Jeżeli na przykład ubijecie ją po Skarbach Lasu 2 dni, no to musicie czekać miesiąc na nią, więc no jesteście wtedy bardzo do tyłu. Trochę tych jedzonek wam się odłoży, ale karmić można na przykład tylko 3 razy w ciągu jednego dnia. Jak widzicie, ja nie mogę sobie zużyć od razu... Oj, co to? Jakieś tutaj lagi. Dobra. Ja nie mogę sobie od razu nakarmić tutaj 10 razy tego Rozpira, tylko muszę po 3 jedzonka dziennie zużywać, bo taki jest max. Więc tych jedzonek wam się uzbiera, będziecie do tyłu i tak dalej. Co do tego, co wspominałem, że im dalej pet jest, tym jakby lepiej stoicie w PvP, bo macie silniejszego nakarmionego, więc no najlepiej przechodzić na jak najdalej możliwe, no ale to wiadomo, w miarę możliwości, no free to play, tutaj w PvP nie zawojujecie, rankingu nie zawojujecie, więc no nie ma też się co o to napinać. Okej, więc taki ogień i woda. Woda jest dosyć prosta. Kroksa karmicie do około 80, myślę, poziomu. 85 może, chociaż chyba 85 to już za duży. Tak, gdzieś 80. Przechodzicie na Koniksa bądź też Małżona. Jeżeli jest jesień akurat, to Małżona. Jeżeli jest inna pora roku, no to Koniks. Koniksa do, tak myślę, 90-95. Z Koniksa na Szlałwęża. Szlałwęża na 100, no i zamykacie całe środowisko. I w sumie to tyle. Ja tutaj sobie jeszcze nakarmię. A to ja nie nakarmiłem na tym wojowniku wszystkiego. Nie wiem czemu. Część nakarmiłem, część nie. Dobra, to nakarmione, to nakarmione. Okej. Teraz przejścia dla graczy full grzybiących, że tak powiem. No i to jest proste. Siorb na 100, Lilaryś na 100 i Jadun na... I Jadunem po prostu zamykacie środowisko Lilarysiem, karmicie sobie Jaduna.
dzyńka, znaczy światło. Tutaj jest przejścia bardzo są podobne co do free to play. Ja tutaj w ogóle mam światło zepsute, więc tu się nie sugerujcie. Natomiast tak, dzyńkę tam na około setny poziom, potem ptasia na około setny, paladona możecie na... Myślę, że gdzieś tak na około... A tak myślę 75. Poczekajcie, bo ja nie pamiętam, jak ja powiedziałem dla graczy free to play. Zaraz. Nie tutaj, na berserka. Jak ja to tutaj mam zrobione? 75 mi zamknął, czyli na free to play musicie go gdzieś nakarmić do 85, do gdzieś tak 90-95 i wtedy sobie zamykacie środowisko. Czy ja w ogóle... Coś mi tak umknęło, mam taką dziurę w pamięci, czy ja dobrze o tym powiedziałem dla free to play, no ale mniejsza z tym. Okej, czyli światło, dzyńka około 100, ptaś około 100, tutaj około 75 i zamykacie środowisko. Ziemia, tak jak już mówiłem, ponikoni, możecie tak gdzieś na 95, wykijadło 100 i zamykacie. O co chodzi w grzybiarzach? Grzybiarze chcą jak najmniej stracić jedzonek, żeby dojść do tego ostatniego, więc po prostu muszą próbować przeklikiwać nawet i te 5 jedzonek wcześniej, tak jak ja tutaj. Można nawet tam szybciej, no to już zależy od was. Chomp, znaczy znowu, ogień. Jest to tak, chomp na 100, potem smoki na 100 i zamykacie środowisko. To jest akurat dosyć kosztowne przejście, no ale jak gadamy o przejściach dla grzybiarzy, no to wiecie. Okej, teraz woda. Woda jest bardzo w sumie taka sama, z tym, że po prostu mniej jedzonek zużywacie. Kroksa na około 65, koniksa na około 80, szlawęża na około, na właśnie 100 mniej więcej i zamykacie środowisko. Teraz tak, dla graczy eko polecam grzybki, które macie przeznaczyć na pupili, tak jak już wspominałem, ładować sobie w swoje główne jakby żywioły, czyli na pewno mrok, tutaj w zależności kim gracie, no i powiedzmy ogień. I teraz tak, dla graczy eko mrok jest taki sam jak dla grzybiarzy, bo powiem wam, że przejście z Siorba na Lirasia naprawdę nigdy nie sprawiało mi problemów, zawsze to było 10-20 grzybów. Więc no myślę, że nie ma z tym problemu. Graczy, którzy nie grzybią, raczej bym nie ryzykował w ten sposób. Ale jeżeli macie jakieś grzyby do przeznaczenia na pupile, to taką właśnie ścieżkę polecam. Światło idziecie tak samo jak gracze free to play oraz jak gracze grzybiący. Z tym, że wiadomo, możecie tutaj karmieniami balansować, że możecie troszkę mniej zużyć i próbować przeklikiwać. To już tam zależy od indywidualnych preferencji. Ziemia idziecie tak samo jak free to play, jak grzybiarze, bo to jest ziemia jest w sumie najprostsza. Ogień idziecie, tutaj polecam iść tak samo jak gracze free to play, czyli ten kogieniut, potem smoki lub pirodliszka i rozpir, to już o dokładnych poziomach mówiłem wcześniej, możecie sobie przesłuchać. No i wodę idziecie w, tak samo w zasadzie jak i free to play, jak i grzybiarze. Tylko tak jak mówię, tak samo jak i w świetle możecie sobie tymi karmieniami balansować, zużyć ich trochę mniej i tak dalej, i tak dalej. Także tak myślę, że dla graczy eko jest ok. I co dalej? Na sam koniec może jeszcze dwa takie hardkorowe przejścia, które się udają, ale są naprawdę bardzo grzybożerne. Po pierwsze woda. Kroks na setny, ryba na setny i zamykacie środowisko. Powiem wam, że na 11 trenerze, w ogóle wam tu pokażę na S37, wydałem około 2000 grzybów na to i nie zamknąłem. Musiałem sobie przejść na szlawęża i teraz karmić tego szlawęża, więc no nie udało się to. Zmarnowałem tutaj bardzo dużo czasu, ale to było takie bardziej przejście testowe. Ale niestety szkoda mi już było po prostu klikać tak bez sensu, zwłaszcza, że w te 2000 prób nie było żadnej bliskiej próby. Naprawdę, uwierzcie mi, nie było nic, co by tam, nie wiem ile on ma HP, w sumie możemy sprawdzić. Hydrowil ma o 7, prawie i pół miliona i ja nigdy mu nie zszedłem chociaż do 3 milionów, więc no powiem wam, że to jest tragedia. Także no nie polecam tego, ale dużo osób wbrew pozorom to się udaje, dużo osób to robi. Także no kto tam jakiś dla testu, kto nie ma co robić z pieniędzmi, z grzybami, może sobie to spróbować. Już po prostu było szkoda. Okej, drugie takie hardkorowe przejście. Mniej potrzeba grzybów, ale za to potrzeba lepiej rozwinięte podziemie. To jest dzinka na 100, która ubija okołała, co też trzeba wydać troszkę grzybów. I okołał ubija Heraldona. I powiem wam, jak to działa.
Po prostu tutaj jest potrzebny trener na około, tak myślę, 11-12 poziom, z tego co mi mówił znajomy. I teraz tak, dzinkom jest dosyć ciężko okoła przeklikać, ale to jest do zrobienia. No i właśnie, żeby tym okołem przeklikać tego, jest właśnie potrzebny wysoki ten trener, ale da się to zrobić, mój znajomy to zrobił, pokazywał mi. Więc to jeżeli sobie chcecie też tak spróbować takie bardziej hardkorowe przejście, to możecie popróbować. Teraz tak, czy warto jak tego przeklikamy, czy warto go ulepszać? Powiem wam szczerze, że te dwa ostatnie pety są, jakby mają te same statystyki. Gdy je ulepszymy do 200 poziomu, to będą miały właśnie te same staty. Z tym, że w każdym tutaj żywiole, oprócz światła, ten przedostatni pet jest ciężki do zdobycia. Dlaczego? No na przykład tutaj Diablo Chort musimy ukończyć 13 piętro w strefie mroku. W świetle to nieważne. Tutaj kopalnia klejnotów na 20 poziom. Tutaj ukończyć swój portal do piekieł. Tutaj ukończyć Esteros, czyli 14 loch w strefie światła. Więc jest to naprawdę ciężkie. Natomiast tutaj, aby zdobyć 19 peta, musimy ukończyć wieżę. Wieżę kończymy tak około, jeśli grzybimy, to tak 315-325 poziom. To też zależy, jaką klasą gramy i tak dalej. Tak więc, no, jakby czasem jest warto po prostu, jeśli wybieramy to przejście, czyli ta dzynka, okołał i Heraldon, to po prostu warto jest czasem tego zacząć karmić, dobić go do 200, w międzyczasie pokonać sobie tego ostatniego nim i potem zacząć karmić tego ostatniego. Ale to już kwestia, mówię, indywidualna. Okej, wyszło nam tu prawie pół godziny, rozgadałem się naprawdę bardzo, ale mam nadzieję, że każdemu pomogłem. Jeżeli macie jakieś sugestie, to możecie pisać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, co mógłbym, jakie inne przejścia, bo wiadomo, ja tu już nie wiem, czy wspominałem, czy nie, ale wszystkie te przejścia są jakby przeze mnie testowane i są dobre, tak? Ale ktoś może mieć jakieś inne, wygodniejsze. Jeżeli macie faktycznie jakieś lepsze, ja to sprawdzę, że to faktycznie jest dobre przejście, to nawet przypnę wasz komentarz, żeby inni sobie też je wzięli pod uwagę. Okej, oprócz tego co? Zapraszam jeszcze raz do zostawienia subika, do zostawienia kciuka w górę, jeżeli poradnik się wam przydał, podobał, do zostawienia komentarza, tak jak już wspominałem, co mogę zmienić, co mogę nagrać, co tu mogę dodać, jakby co mogłem inaczej zrobić może w tym poradniku. No i w zasadzie to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!